12 września Cieszyńska Rada Seniorów oraz burmistrz Cieszyna zaprosili wszystkich seniorów do Ośrodka Kultury w Cieszynie, by wspólnie świętować Dzień Seniora. Cieszyński Dzień Seniora, bogaty program, seniorów też troszeczkę przybyło. No tak, bardzo się cieszę, że ta frekwencja jest taka dobra. Pamiętam pierwsze dni seniora, kiedy mieliśmy zaledwie 12 seniorów. Dzisiaj wspominaliśmy o tym z panem burmistrzem Kasztura. No myślę, że już też nabraliśmy doświadczenia i wiemy, co się naszym seniorom podoba. Ja bardzo nie lubię tego słowa senior. To jest po prostu starsza młodzież. Starsza młodzież, także starsza młodzież może dzisiaj z atrakcji korzystać. Jak się tej starszej młodzieży mieszka w Cieszynie? No myślę, że Cieszyn w ogóle jest miastem pełnym atrakcji, bo rzeczywiście mamy 6 jednostek kultury, więc w każdej z tych jednostek kultury seniorzy, czy ta starsza młodzież jest wyjątkowo traktowana. Myślę, że też z tego chętnie korzystają. Mamy na przykład 4 filie biblioteki, więc bardzo blisko z domu po książkę do biblioteki, to jest jeden z tych plusów. Oczywiście bezpłatna komunikacja, która właściwie komunikuje nas w każdym zakresie i będziemy ją jeszcze rozwijać, bo już niedługo do miasta trafi kolejne 6 nowych, świetnych autobusów elektrycznych. No i też te 2 linie, które powstaną, czyli śródmiejska, którą już próbowaliśmy, ale też linia na Mickiewicza, która będzie komunikowała Sikorskiego, właściwie to osiedle ZOR z miastem. Także myślę, że to są takie namacalne dowody na to, że myślimy o tych starszych osobach, dla których rzeczywiście poruszanie się w takim zabytkowym mieście, który jednak ma swoje ograniczenia. No nie wszędzie możemy tutaj budować windy, ale gdzie nam się udaje. Pamiętajmy, że i w Zamku Cieszyn, i w bibliotece, i w Książnicy Cieszyńskiej, i teraz już w ratuszu windą można dojechać. Także myślę, że skupiamy się też na ich potrzebach. No właśnie, bo te ich potrzeby są ważne. Działa też Rada Seniorów. Jak ona się sprawdza? No to jest bardzo sfeminizowana Rada Seniorów. Mamy zaledwie jednego pana, także zachęcamy w przyszłości do tego, żeby panowie się bardziej jeszcze angażowali w życie takich nieformalnych ciał. Tak, rzeczywiście Rada Seniora w Cieszynie działa bardzo prężnie. Mamy wiele dyskusji, nie zawsze się zgadzamy, ale myślę, że idziemy w dobrym kierunku po to, żeby tak samo jak z Radą Młodzieżową, Radą Miasta, tak z Radą Seniorów wypracować najlepsze rozwiązania dla tej grupy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.